pierdziela, ale jest silny. Chłopie. Ej, to się cały czas nagrywa, a ja trzeci raz nie mogę ryby podebrać. No co jest? Dawaj, szybko, przyspieszam. Jest. O. Do 8 razy sztuka, kolego ty. Czego nie rozumiesz? Moja ręka, pokaż ją. Słuchajcie, 16 kilo. Zobaczcie, zobaczcie ten belly. Po prostu taki brzuszek. No cudowna ryba. Pięknie. Raz, raz, próba mikrofonu. Hej, hej. To jest takie śmieszne. Gratuluję! Yes! Woo! Ale piękne jest to. Naprawdę. W taki sposób, czekaj, że ja mogę być oblewany. Idzie. Idzie? Idzie. O, szty. Witamy was, kochani, z pięknego Jeżyna. Nasza pięciodobowa zasiadka właśnie się zaczęła. Pierwszy wieczór. Mamy pierwszą rybkę na macie. Nie grzeszy wielkością, ale to nieważne. Jest pierwszy. Miejscówka dobrze wytypowana. Rybka wzięła na łow tersika Monster Crab od Invadera. Bardzo się cieszymy. To już de facto drugie nasze branie, pierwsza ryba. Pierwszą rybę spięliśmy niestety na Piotrka zestawie, ale jakby mamy informację, że dwie miejscówki były wytypowane prawidłowo, ryby się tam pojawiły, to jest najważniejsze, także liczymy, że jeszcze coś się wydarzy tego wieczora, a jak nie, to nad ranem. Działamy dalej. Bomba. Bomba, grubcio. Dobra. Wypuścimy go. No, dawaj, spróbują. Spróbują włożyć. No, no i co? Czekaj, czekaj, będę trzymał, poczekaj. Jest Michol. Jest fajne. Jest pięknie. Tak ją, tak ją, tak ją. Chodź tu bliżej, dobra. Zaraz zobaczymy. Kochani, udało nam się złowić piękną rybę. Drugi raz odpaliła miejscówka, w której pierwszy raz straciliśmy rybkę po chwili. Złowiliśmy naprawdę pięknego misia. Jest tak brzuchaty. Zaraz go wam Piotrek zaprezentuje. Postaramy się to jakoś zrobić. To będzie dla Piotrasa sprawdzian, jak sobie poradzi z taką wypoczętą. Znaczy wypoczętą, on nie jest wypoczęty, bo on jest wkuty cały czas i po holu. Ale zobaczymy, jak sobie, ale ma brzuszysko. Dobra, ja ci tu slinga. Stań sobie tutaj. Stań tak. Dobra. I żeby tą rybę chwycić, Rysiu, uważaj, nie, musisz uważać. Tu wkładasz jej pod głowę, nie w oko, i tutaj. I musisz ją sobie tak na ręce do siebie, nie tak, tylko ją do siebie przyciągnąć, nie? Spróbuj ją w ogóle unieść, zobaczyć, czy dasz radę.
Nie? Oczko jej tylko przysłoń, to ona przestanie się, uspokoi się. O, ale jest. No, widzę właśnie. Jest wkuty, spróbuj. Ale jest kawał ryby. Słuchajcie, zważy... Pięknie! Trzyma ją na tym, brawo! Słuchajcie, 16 kilo, zobaczcie, zobaczcie ten belly. Po prostu taki brzuszek. No cudowna ryba. Pięknie, pięknie, Ryśku. Nie będziesz polewany. Rybie zabrakło trochę, żeby PB pobić. Rewelacja. Rybka nam wzięła na pojedynczego popka Monster Crab. Naprawdę śliczna ryba. Cudo, dzieje się. Tego chcieliśmy. O to chodziło. Dobra, teraz Piotruś jeszcze raz i ci zrobię już po prostu zdjęcia, dobra? Przyjemnie się robi? A co ty myślałeś, że ty z jakimś leszczem walczysz? Nie. Będzie duża moim zdaniem. To jest ekstra klasa, czy będzie chociaż pierwsza liga? To jest Champions League. To jest Champions League? Karpiowy The Champions? Ten półfinał Euro. Oj, ucieka nam mocno w ten. Nie rób. Ja mogę je złożyć. Dobra. Jakby co, będziesz musiał kapkę wyjść jeszcze, żeby jej tutaj, bo ona widziała, że on nie chciałbym ją tu w trzcinach, bo będzie problem. Pałują. Jest dzisiaj naprawdę gorąco. Znaczy my tego aż tak bardzo nie odczuwamy tu na stanowisku, bo mamy fajnie zadrzewione to miejsce, także praktycznie zawsze gdzieś tutaj ten cień jest. Ale też jak dzisiaj rozmawiałem tam swoją mamą, to mówi, że w mieście jest naprawdę palnik totalny, powyżej trzech dych. Tutaj mamy jeszcze wiatr w twarz, więc taka dodatkowe orzeźwienie od tej wody. Ale fajnie, bo woda nie jest taka zupa, przyjemna. Myślę, że ona ma z 22-3 stopnie. Taki wariat? No, idzie już na górze. Idzie. Ona się zezłościła lekko. Niech się wynosi mi z tych tam. Z czin. Cinki. Ciny. Tak zrobimy. Ale to wieczorem, tą miejscówkę faktycznie damy ją na dwa kije. I tak mamy bakledy wszędzie, więc sobie krzywdy nie zrobimy. Na krzyż nie pójdą. Tu wbrew pozorom niby szerokie to stanowisko, dwójka, ale łowienie na dwie wędki, dwóch zawodników jest dosyć ciasno. Tu trzeba wszystko żyłki zatapiać, jeszcze wypływanie pontonem jest dosyć kłopotliwe. No, tak go musisz tam, tak go mocno odpieraj go w tę stronę. Ja. Mam się nowe. Dobra, poczekaj. No weź się podnieś, o. Dobra.
Ty, ale naprawdę jest uparty i ciężki zawodnik. No. Ty. Może będzie lanie główki. Fajnie, bez tego. Info takie. Piotras największe swoje PB ma 18500, więc na Jerzynie spokojnie można to pobić. Na tym stanowisku na jedynce też ryby ponad 20 kg były łowione, więc już idę. Podbiera kos. Jestem tu tylko od podbierania tej. Ja też chcę se połowić. Grzyb są. Co ty myślisz, że stary ci zasponsorował wycieczkę za tyle pieniędzy, a ja mam co tylko z podbierakiem latać? No ja ci życzę jak najlepiej. No. Na razie z tych życzeń nic nie wynika, panie szanowny. Ty, ale jest, kurde. Nie pozwól mu tu wjechać. On idzie przed... Nie. Ja. Zobacz, jak daje teraz. O, ale nawet jeszcze się w ogóle nie pokazał tu. No, musi być. A jest bliziutko, masz już ten, strzałówkę, no. Teraz ostrożnie. Uuu, śliczna ryba. Dawaj. Łyk! Dałem dupy. Znowu. No, drugi raz. Wyszedłem z sprawy. Tak to zawsze ja cię podbierałem, no. Co? Ale poczuł tylko na ogonie. Jak amur. Ale jest ładny. Dawaj go. Siedzi? Weź, masz okulary nawet na sobie. Ty, no dwa razy spudłowałem. Nie chcę go stracić bardzo. Tu, będzie. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. No musi się nachlać trochę ten powietrza. Już, teraz będzie, będzie, nie. Będzie, będzie. Daj mi go tu pod powierzchnię. Ja pierdziela, ale jest silny. Chłopie. Ej, to się cały czas nagrywa, a ja trzeci raz nie mogę ryby podebrać. No co jest? Dawaj, szybko, wieszę. Jest. No. O. Do 8 razy sztuka, kolego tej. Czego nie rozumiesz? Moja ręka, pokaż ją. No ci powiem, że naprawdę słusznej wielkości te ryby tu wchodzą. Ładne są. Fajnie, że nastki wchodzą, nie? Same nastki, tak jest. Uważaj na ten. Dobra, wypinamy się. Ty musisz pójść przełożyć ten łódkę tam na bok. I daj mi tutaj slinga, nie? No. Bardzo fajny. Bardzo fajna ryba. No. Wyciągnij łódeczkę, tam ją przestaw. I daj mi slinga, w slinga ją włożymy. No, spróbuj go sobie. Już bym ci to chyba wyciągnął spod spodu, nie? To ty weź go ładnie przełóż. A ja to przesunę tu do siebie, do góry. Dobra. Nie ma to jak zapach świeżej rybki. To taka torpeda bardzo. Ten akurat, jak jestem brzuchem. Ogon ma charakterystyczny, taki żółciutki. No. Brawo. Tak, jeszcze go trzymaj. Bajeczka. Śliczne. Jak widzicie, miejscówka Piotrka odpaliła na dobre, ale u mnie już nie było tak różowo. Pomimo faktu, że udało złowić mi się rybę już pierwszego wieczora, myślałem, że miejscówka faktycznie będzie regularnie dawać mi ryby, ale tak się nie stało. Przyszedł wtorek, Piotrek miał kolejne brania, doławiał kolejne ryby, a u mnie sygnalizatory milczały. Dlatego podjąłem decyzję, że również wbijam do zatoki, gdzie ewidentnie kotłowało się od ryby. I co się okazało? To był strzał w dziesiątkę.
ale to będziecie mogli już sobie zobaczyć sami na materiale. Jak najmniej maty. Jak najmniej maty. Słuchajcie, wtorek wieczór mieliśmy się zabrać do oglądania meczu, który się już właśnie chyba teraz zaczął. Zmieniłem dziś jedną miejscówkę i praktycznie po zmianie tej miejscówki po pół godziny już miałem dużego leszcza. Szybciutko wywiozłem, bo chciałem na mecz zdążyć i po 5 minutach dosłownie tylko się kij wygiął. Miałem dosyć mocno hamulec przykręcony, nie zwróciłem uwagi na to. I słuchajcie, Azjata, za którym ja nie przepadam, ale powiem wam szczerze, że to jest jeden z większych tutaj chyba. Naprawdę zważyliśmy go. Ja cię kręcę, ale to ma siłę. Słuchajcie, 14 kilo, jak on się nie uspokoi, to ja nie wiem. No nie rób, już. A dopiero co się wykąpałem. I śmierdzę jak w centrali rybnej. Postaram się wam go pokazać. Mam nadzieję, że pozwoli i zaraz go wypuszczam. Wiem, że to jest niewdzięczna ryba do zdjęć. 14 kilo. Słuchajcie, tym razem Wofters Mainline'a. Ananas. No jest. No jest niezły kozak, wam powiem. O, taka szufloda. Taki gostek. Taki gościu. No naprawdę ładne amburzysko. Super. Wywozimy dalej, lecimy z tematem. Raz, próba mikrofonu. Hej, hej. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Piotras, Mroczan. Jesteśmy na naszej 5-dniowej zasiadce na łowisku Jerzyn. I tak generalnie scenariusz był taki, że jak przyjedziemy, to od początku zaczniemy coś opowiadać, co jak, co się dzieje. Natomiast tak się złożyło, nie wiem dlaczego, że mamy dzisiaj już środę. Godzina wczesno popołudniowa i dopiero robimy taką pierwszą nagrywkę, więc nie wiem już, co w materiale zdążyliście obejrzeć, które ryby, które wyciągnęliśmy, a które jeszcze sobie obejrzycie. Natomiast króciutko wam chcieliśmy tylko powiedzieć, że wyjazd jakby no, zaczął się mega dla nas i do tej pory naprawdę cały czas mamy kontakt z rybą. Rychu łowi ryby, ja łowię ryby. Naprawdę dużo się dzieje. Wszystkiego nie będziemy opowiadali tutaj w jednym wejściu, bo za długo byśmy o tym gadali. Poopowiadam wam potem z Piotkiem tutaj szczegóły, w jakich miejscach łowimy, gdzie te ryby żeśmy zlokalizowali. Dodam tylko, że jesteśmy na stanowisku 1+2, wybierając tutaj akurat tą część wody. Najpłytszą, można powiedzieć, z tej strony, bo z drugiej strony mamy stanowiska 35-36, to tam jest najgłębsza de facto część jeziora. Tutaj średnie głębokości, jakie mamy tam, gdzie łowimy, to są między 2 a 3 metry. Zajęliśmy, tak jak powiedziałem, stanowisko 1 i 2. Rozbiliśmy się na dwójce. Dosyć wąsko tutaj jest. Wydaje mi się, że na jedynce lepiej byłoby się rozstawić, chociaż tam ten pomost jest lekko zatopiony jeszcze. Ale suma summarum chyba lepiej tam byłoby się rozstawić z dwoma zestawami wędek plus ponton, bo tutaj jest naprawdę ciasno. Wszystko na bakledach mamy, staramy się te żyłki szybko zatapiać, żeby nie było problemu przy holu lub ewentualnie jak płyniemy potem pontonem. Tylko wam powiemy, że do tej pory mamy, dzisiaj środa, mamy 9 ryb już. Największa 17 kilo, akurat dzisiaj mi się udało złowić. Piotrek ma 16 i potem mamy 5 ryb w przedziale, 11, tak, 11, mamy 12, takie bym powiedział, bardziej są te ryby powyżej 10 kg, dwie ryby mamy na pewno, nie ważyliśmy ich, ale są poniżej 10 kg, także zasiadka jest mega, mamy też spławiczek, mamy spinning, żeby się pobawić, tutaj też ta drobnica bierze naprawdę
mega, mega super wyjazd. Zakładamy, że to będzie tak dalej wyglądać, bo wiatr wieje nam cały czas do zatoki. Nie wiem, czy słyszycie. Mamy osłonki, więc może tego tak nie słychać, natomiast pcha nam tą wodę tu niemiłosiernie. Jestem pewien i wiem po braniach, po częstotliwości, że ryby mamy full tutaj w zatoce. Liczymy i mamy nadzieję, że jeszcze wjedzie może większa ryba. Dlaczego? Taka 18,5 plus, o, w ten sposób. Wtedy Piotrek by pobił swoje PB i bardzo by mi zależało na tym, żeby był troszeczkę mokry. Także co ty powiesz na temat zasiadki chwili obecnej, bo ja jestem taka gaduła i gadam, a... Nie no, mi się wydaje, że bardzo pozytywnie. No. Generalnie tak, bardzo pozytywnie i też mi się marzyło od dłuższego czasu, bo Piotrek też nie miał możliwości przez długi czas pojechać ze mną na ryby, zwłaszcza na taką długą zasiadkę. I takim marzeniem było to, żeby właśnie i karpiowo się działo, żeby były te brania w miarę regularnie i żeby jeszcze mógł się pobawić gdzieś tam spinningiem i spławikiem, który też mu daje dużo radochy. I to wszystko się dzieje, słuchajcie. Idziemy na stanowisko 1, zabieramy centralkę, on pierwszy zarzut robi, a tu rola. No, buty gubimy po drodze. Także naprawdę jest śmiesznie, dużo się dzieje. Dzisiaj po południu ma być burza, pod wieczór, 18:20. Więc czy to coś przyniesie, jakąś zmianę? Generalnie mi zależy tylko na tym, żeby nie było jakiejś wichury, bo to zawsze jest niebezpieczne. Natomiast sama burza uważam, że nic nie zmieni, bo obserwuję na radarze cały czas ten wiatr ma być tutaj wschodni, południowo-wschodni, także wieje nam do zatoki. Uważam, że ta ryba tutaj do końca naszej zasiadki, do soboty będzie. Regularnie ją dokarmiamy. Potem pokażemy, czym karmimy, jakie zestawy używamy. I tyle. Nie chcemy Was zanudzać. Wracamy do Was, myślę, niedługo z kolejną porcją ryb, które uda nam się wyciągnąć. Także do zobaczyska. Słuchajcie, dzisiaj środa. No, karpie naprawdę się rozkręciły na maksa. Mieliśmy dwie godziny temu, niecałe dwie godziny temu, burzę i naprawdę mocno popadało. Praktycznie jak tylko przestało padać, wiatr się uspokoił całkowicie, ryby totalnie się rozbrykały. W 50 minut robimy trzy ryby. Ta wydaje się być największa, dlatego tą Wam też chcemy pokazać. Ale naprawdę no jest mega. Tutaj myślę, że mamy z jakieś 13-14 kilo. Tak sobie myślę. Ale jest piękna ta ryba. Jaki ma ogon ładny. Fajterek. Naprawdę dzieje się. Podejrzewam, że to dzisiaj do wieczora to jeszcze może dojść ładnych parę ryb. To jest nasza 12 ryba. Rewelacja. My jeszcze nie mamy połowy zasiadki, także super. Taka waga zacna już. Dobra, zrób mi teraz zdjęcia.
Kochani, jest godzina przed 22, środa, oglądamy sobie właśnie półfinał. Piękna rola u Piotrasa. Wyholował chyba swoją największą rybę na tej zasiadce, jak do tej pory. Nie wiemy nawet na co wzięła, bo tylko ją wypięliśmy, nie patrzyliśmy co tam jest. Pokażemy wam ją, wygląda naprawdę zacnie. Kawał lustrzenia. No, musisz ją ładnie. Jest niezły. Ładnie chwyci. Niestety warunki tutaj są, wszystko mamy po skosie. Nie wiadomo, gdzie te ryby filmować. Raz, raz idziemy na ścieżkę, ale dostać liścia. Ale mi zdzielił. Dawaj, dalej. Jeszcze ją zważymy, bo naprawdę uważamy, że między 17 a 18 może mieć. No dalej, ładnie ją. No kurde, ale ona tak nie chce współpracować. Przesowa. Jest po skosie i dlatego jest jeszcze źle. Utrudnia to w ogóle chwycenie tej ryby. O, brawo Piotrek. Ale jest misiu. Piękna ryba. Brawo. Rewelacja. Biała rybska, naprawdę. Super. Piękna. Rewelacja. Dobrze, zrobimy kilka foci. Poczekaj. Teraz? Tak. Nie. Nie róbcie jaj. Nie jesteśmy gotowi. Na której? Na twojej, prawej. Niemożliwe, że ja, jak ja stoję w miejscu. No możliwe, że jest branie. Dobra, kochani, wracamy do was, bo po sesji zdjęciowej... Ja. Po sesji zdjęciowej zważyliśmy rybę i młody strzelił swoją życiówę. Ładnych parę lat mu to zajęło. Słuchajcie, ryba ma 19600. Rewelacja. Prawie się otarł o 20 na jeżynie. Coś pięknego. Zaraz wam ją jeszcze raz tutaj pokażę w slingu. Postara się ją wyciągnąć i zaprezentować. Ja mu zrobię fotę. Czekajcie. Ale jaja. Rewelacja. To jest wisienka na pewno. Faca to na pewno. Tak, żeby stało, bo nie wiem, czy ryba nie będzie potrzebować jeszcze. Moje marzenie się spełni. Wyciągaj ją i robię ci jeszcze ładną fotę. Ale ponad slingę mam. Tak, tak. Tyle, ile ci się uda. Ja, bo tutaj... No, nie wiem, czy ona mnie nie odjedzie. No spróbuj, no ryzyk fizyk. Czekaj, to wezmę. Nie mogę. To jest takie szczęście. Gratuluję! Yes! Woo! Dzień dobry, kochani. Mamy czwartkowy poranek. Mega się działo. Jest troszkę czasu teraz, żeby na spokojnie poopowiadać wam, co się działo przede wszystkim wczoraj. Ta środa była dla nas najlepsza, bym powiedział, pod pojęciem wielkości ryb, które łowiliśmy. O, właśnie widzę, że mój pomocnik się obudził. Jakie to uczucie obudzić się ze swoim nowym PB? Mówi, że na luzie. Znowu telefon mi dzwoni. Słuchajcie, ta środa, wracając do tematu, ta środa była dla nas najlepsza pod kątem wielkości złowionych ryb. Wczoraj de facto, bo przyjechaliśmy w poniedziałek, no to wczoraj
faktycznie gdzieś ta pogoda zrobiła się bardzo dynamiczna, bo wiatr oczywiście cały czas wiał nam tutaj w naszą stronę do zatoki, natomiast ten wiatr był jeszcze silniejszy. Po południu przyszły silne opady deszczu, trochę pogrzmiało, ale ta burza to nie było, nie byliśmy na pewno w centrum tej burzy. Mocno popadało i bardzo, bardzo mocny wiatr był. W trakcie akurat tego deszczu i tego wiatru najmniej się działo, ale jak tylko praktycznie to się skończyło, wyszliśmy z namiotu, 5 minut usiedliśmy i zaczęły się brania. Wszystkie wędki zaczęły praktycznie, jedna po drugiej zaczęły odpalać na naszych miejscówkach i łowiliśmy, no, jak do tej pory największe ryby, bo tam były takie ryby w granicach 15, 16, 17 kg. Ja złowiłem te 17 saczykiem. No, o 21:30, bo też tutaj sobie oglądaliśmy drugi półfinał, u Piotka branie na zestawie, na skrajnym prawym. No i holujemy tą rybkę tutaj. Nigdy nie wiadomo faktycznie, co tam jest. Po samych holach nie jesteśmy w stanie odczytać i zinterpretować, czy to jest duża ryba, naprawdę jakaś tam mamuśka, czy jakiś bączul, bo każda zachowuje się inaczej. No nie ma jakiegoś tutaj schematu de facto. I doławia piękną rybę, jak się okazuje, potem po zważeniu 19700, jego nowa życiówka, rewelacja. No i po tej 21:30 jeszcze mieliśmy branie w nocy, niestety nie widzicie może tego w tej perspektywie, ale jak ręce rozłożę, no to ten pomościk, na którym się znajdujemy, jest niewiele szerszy aniżeli moje rozłożone ręce. Jest tu bardzo ciasno na tej dwójce, wszystko też tak pod kątem. Generalnie przy wywożeniu zestawu łódeczką, no mniejszy problem, ale jeżeli już gdzieś trzeba skorzystać z pontonu, wszystkie zestawy mamy tutaj pozatapiane na bakledach. Natomiast i tak przy braniu i przy holu zdarza się, że niestety ten baklet potrafi gdzieś tam holowanej ryby, potrafi zahaczyć tutaj o tą żyłkę, pomimo że już też staram się te szczytówki kłaść do wody tutaj jak najniżej i luzujemy żyłki na kołowrotkach, gdzieś tam się to zaplącze. No i wtedy kurwy latają na wysokości lamperii, jak ja to mówię. Ale dobra, radzimy sobie. No, są takie techniczne rzeczy, z którymi jesteśmy w stanie sobie poradzić. Tym bardziej, że jesteśmy we dwójkę i naprawdę fajnie tu z Piotrem funkcjonujemy. Mamy czwartek, no można powiedzieć, że teraz jesteśmy na półmetku. Zostajemy do soboty. W sobotę będziemy chcieli w miarę wcześniej się już zwijać z tego względu, że ma być bardzo gorąco. Chcemy uniknąć tych ekstremalnych temperatur w trakcie składania, chociaż tutaj nad nami zawsze mamy korony drzew, jest zawsze cień, także nie czujemy aż tak tej gorączki. Więc ja jeszcze bym powiedział takie, no, zostały nam dwie doby łowienia. Mamy w chwili obecnej 14 karpi, dwie spinki zaliczyliśmy, ale tak naprawdę to była tylko jedna spinka typowa, bo to było pierwsze branie w ogóle u Piotka na zestawie i ta ryba faktycznie w trakcie holu po chwili się spięła. A druga spinka polegała na tym, że ryba z mojej miejscówki wzięła, tak gdzieś na środku zatoki, i ona niestety pojechała tutaj w prawą stronę skrajnie, mocno. I tam jest taka boja, która jest punktem odniesienia, gdzie kajakarze mają wpływać w kanałek lub wypływać tutaj na jezioro. I ta boja jest niestety na jakimś tam sznurze przymocowana na dnie, co uważam, że też jest dużym problemem. Popłynąłem tam, już wiedziałem, że tej ryby i tak nie będę w stanie odplątać, wyplątać z tego, musiałem ten zestaw tam zerwać. Żyłek tam jest mnóstwo, opiekunowi też to zgłoszę, że oni musieliby to tam poczyścić. Ja się za to nie zabiorę, bo ten sznur niestety idzie pod kątem, tam by trzeba, nie wiem, we dwóch na łodziach podpłynąć, a nie wiem, na ile tam jest głęboko, nie sprawdzałem. To wszystko po prostu wyczyścić z tych zestawów, bo wisi tam tego pełno i szkoda, żeby gdzieś tam jakiejś rybie miała się krzywda stać. To tyle. W osobnym wejściu, bo nie chcę wszystkiego naraz mówić, pokażę wam zestawy, na które łowimy, bo suma summarum od dłuższego czasu łowię na dwa rodzaje przyponów i to jest Roni Rig i Kombi Rig. Wszystko generalnie bazuje tutaj, wszystkie części składowe tych zestawów bazuje na materiałach Kordy, ale to wam pokażę osobno. Przynęty też, forma nęcenia. I tyle, no wszystko po prostu gra. Naprawdę wszystko nam się to tak fajnie tutaj poukładało, że mamy ten kontakt z rybą. Dzisiaj rano też już wypływałem, też zanęciłem, bo dwa razy dziennie nęcę. Także staramy się te ryby w łowisku utrzymać. I tyle. Dopijam sobie kawę. I czekamy na jakieś kolejne brania. Teraz akurat widzę pogoda. To słonko jest takie mocno przyćmione.
Ale wydaje mi się, że po południu właśnie ma się przetrzeć niebo i też ma być około tam 28-29 stopni. Także na pewno ta gorączka wróci do nas. I tyle. No uważam, że przy takiej aktywności ryb, jaką tutaj mamy, no może przesadzę, ale wydaje mi się, że te 20 ryb powinniśmy przekroczyć na tej zasiadce. Może wleci jeszcze jakaś ryba z dwójką z przodu. Wiemy, że na drugim końcu jeziora stanowisko 40-42, tam nie wiem ile ryb, natomiast wiem, że bardzo wartościowe ryby zostały złowione, bo 21 i 22,5 kg. Także naprawdę fajne rybska tam weszły chłopakom na tej głębszej części. No u nas też otarliśmy się prawie o 20 kilo, mamy kilka takich mamusiek powyżej 15, 16 plus 17 też, więc naprawdę wygląda to bardzo obiecująco. I tyle. Tak mi się wydaje na tę chwilę. Do zobaczyska. Ej, nie, proszę. Słuchajcie, to co się dzieje u nas na stanowisku, ja nie zdążyłem kamery włączyć. Ej, pokaż, że nie mamy żadnej wędki, bo to też jest ciekawe. Nie, jeszcze jedna tylko została. Słuchajcie, wleciałem przed chwilą do wody, bo Piotr ciągnie, już wiemy, że ma dużego amura. Ja miałem w międzyczasie branie. Poszły nam, zestawy nam się skrzyżowały. Zaczęliśmy tu przekładać, ja go trzy razy podbierałem, trzy razy wyskoczył mi z podbieraka. To jest masakra, słuchajcie, co tu się dzieje. A siedzieliśmy i narzekaliśmy, że ten popołudniowy czwartek, no, zrobił się taki mało rybny. Ale ryby znowu odpaliły, słuchajcie. Przed chwilą jeszcze straciliśmy, Piotrek stracił rybę tam znowu w bojce. Ryba uciekła, nie byliśmy w stanie jej zatrzymać. A mieliśmy branie na trzech wędkach. Jedno leszczowe, drugie takie też. Będzie duży amur. No ładny jest. Będzie. Ale życiówka amura się liczy? Nie, się nie liczy. Jak się nie liczy? No bo nie liczy się. Stary, no przecież ty... Ale ty wiesz, ja mam amura może z 10 kilo. No i bardzo fajnie, no bo tutaj już masz z 15. No właśnie, ale to tak nie działa. Tak to działa w przyrodzie. Ale to skarpiami tylko. To, skarpiami. Nie skarpie podobnie. Ja pierdzielę. Ej, ale to jak ja się naśmiałem, nie? Dawno się tak nie naśmiałem. Dobra, weź się już ten, skup tutaj. Dobra, czwarta próba. Zaraz. Do 20 razy sztuka, jak to... Raczej tak nic nie mówię, no. Dobra, fajnie, jak się teraz męczy. Może chociaż jedno zdjęcie mi się uda z nim. No i za chwilę mi się bateria tu skończy. Jakie te kamery są debilne, ona była na... Ej, dobra, o, właśnie się skończyła kamera. Dziękuję bardzo, pocałujcie mnie w dupę. O, jest ładnie. A ja się chyba nawet o ryj nie za ten. Co ty mi ciągniesz? Zestaw. Znowu żeś zestaw mi tu zabrał. No dramat. No to już... No, ciągniesz mi zestaw. To musiał się wydarzyć. Kurwa, te bakledy to jest dramat. Ale zobacz, co on ze mną robi. Już mnie irytuje. Co on sobie myśli te? Jak on wygląda w ogóle? Jak wyglądają te amury? A to nie działa. To... Działa. Zobacz, co jest z wędką tutaj. Może to twój leść ci robi taką jazdę? Nie, to nie śmieszne, Piotrek, bo za chwilę tu będzie kuku. Zobacz, co się robi. Chyba ja sobie sam to robię. Ja pierdolę. Dobra, przyjdę. No przecież nic już nie jest. Jest jedno. To na dwie wędki go. O kurde. Co ty zrobiłeś? O jego grzbiet wszystko się przyciąga. No to go przy tej okazji. Jezu. Dlaczego ty go nadbierasz? No i zobacz, ile żyłki jest w wodzie, nie? Ile żyłki straciłem. Niedobrze. No to jest akurat niefajne, no. Dajcie. To jest dramat. No, jest kupa żyłki teraz w wodzie.
No właśnie, no, a jak my wywozimy w to samo? No to będziemy trzeba ściągnąć i tyle. A bo to po prostu masz zrobić takie, wiesz, takie kontrolne, że będziesz ściągał jakby 3 dni. Nie, nie zrobię kontrolne. Dalej. Dalej on już nie oddycha. Dalej. Wow. No nie, sobuzie. Tak mi się wydaje. Ej, to jest... Tak, żeby nie poczuł po prostu. No. Dobra, nie żyje. A o co on się zapiął? Bo nie ma tego w buzi. Czy ma? Ta twoja kamera jest rozładowana. Nie, chyba. Jest. Działa? Nagrywa, no. Teraz włączę. Pięknego amura Piotrek dorwał. Ładnych parę godzin się nic dzisiaj u nas nie działo, a jak odpaliło, to odpaliły dwie miejscówki u niego na raz. No te amury to są wariaty po prostu. Nie podpiął się klasycznie, a tam ma rankę. O. Świetna ryba. Bardzo ładny. No na pewno powyżej 10 kg jest. Super. Piękna ryba. Piękna ryba, no. Zrobimy zdjęcie sobie. Teraz pokazać generalnie, czym nęciliśmy na naszej zasiadce. Główna baza to przede wszystkim kukurydza, której na tą zasiadkę zabrałem równe 20 kg. Oczywiście no nie z zamiarem zużycia całości, ale no, sami wiecie, nigdy nie wiadomo, co się będzie działo na zasiadce. Lepiej tego towaru mieć trochę więcej. W naszym przypadku akurat tak się złożyło, że 20-kilogramowa beczka, którą ze sobą zabrałem, no jest teraz na ukończeniu. Zostały tam może jeszcze jakieś 2-3 kg, które uważam, że spokojnie do jutra wykorzystamy, bo dziś jeszcze jakieś przewózki ze 2-3 zakładam po jakimś braniu, delikatne donęcenie i będzie wtedy po 20 kg kukurydzy. Orzecha mieliśmy łącznie 5 kg. Tutaj z łowiska, ja go też troszeczkę zalałem tutaj różnymi miksturami, żeby on dostał jakiegoś takiego dodatkowego smaku. Dołożyłem też trochę konopi, które myślę tutaj będzie fajnie widać. I oczywiście kulki. Kulki, bazą dla nas były kulki śmierdzące, akurat w tym wypadku Monster Crab od Invadera. Tutaj akurat są 800-gramowe opakowania. I takich opakowań zużyłem, no żeby was nie skłamać, przynajmniej 5 albo 6, nie liczyłem tego, ale tyle chyba ze sobą zabrałem. No więc 6 razy 8 daje nam ile? Szybko policzmy w pamięci, dodajmy ułamki, da nam to 48, 4800, około 5 kg kulek zużyliśmy. I oczywiście kulki też były dopalone, dopaliłem je aminotipem. Tutaj akurat dodatkowo dostaliśmy też dzięki uprzejmości firmy Invader Adama krugiołki. Dostaliśmy kulki testowe, które jeszcze nie wprowadzili tutaj do sprzedaży. Też śmierdziel z taką delikatną nutką pikaterii, bym powiedział, jakieś tutaj delikatne przyprawy moim nohalem wyczuwam. Tymi kulkami też oczywiście nęciliśmy.
poszły w łowisko razem z krabami. I tak dla sprawdzenia, od połowy zasiadki, od środy bodajże popołudnia, drobny pelet alera jeszcze wprowadziłem, czyli dodawałem to do mieszanki orzecha i kukurydzy. Troszkę bałem się tego, czy nie ściągnę w łowisko leszczy. Natomiast nie, nic się takiego nie wydarzyło. Drugi dzień, kiedy dodaję, nie za dużo, bo można powiedzieć, że kukurydza to będzie ponad 50, no jakieś 60-70%, 20% potem szło orzecha i uzupełniałem to jeszcze, właśnie wzbogacałem tym drobnym peletem alera. To dawało jakby 100% takiej mieszanki, którą nęciliśmy, ale okazało się, że nie, nie ściągnęliśmy tutaj żadnych leszczy w łowisko, także fajnie. Zaraz bym to wycofał, gdyby się okazało, że jednak wchodzą leszcze. I tak to wygląda, także suma summarum, na 5-dniową zasiadkę mogę powiedzieć, że zużyliśmy 20 kg kukurydzy, 5 kg orzecha, około 5 kg kulek, no paletu wyjdzie tam może ze 2 kg razem. Tak to wygląda, żebyście mieli wyobrażenie. Na chwilę obecną, a jest piątek, przed południem, mamy 16 ryb, do tego 4 spinki, ale spinki należy podzielić na spinkę faktyczną, czyli spięta ryba w trakcie holu, i 3 razy ryba zaparkowała nam niestety w tej debilnej boi, o której już wspominałem, dlatego mielibyśmy tych ryb no już 20 i tyle. Ale mamy jeszcze taki czas, który sobie tutaj z Piotkiem wybadaliśmy, że właśnie te godziny późno popołudniowe nam odpalą, odpali nam wieczór, i postanowiłem, że jutro rano wstaję bardzo wcześnie, wstaję około 5, między 4 a 5, siadam sobie przy zestawach, kawka, i po prostu czekam na tego pika i na to branie, które wiem, że będzie na Piotka prawej wędce, żeby od razu tą rybę odciągnąć tutaj, odholować ją od tego niebezpiecznego miejsca, gdzie ona nam tam wpływa pod tą boję, bo chcemy po prostu jeszcze tych kilka ryb tutaj dołowić. Byłoby cudownie, gdybyśmy okrągłą liczbą zamknęli to 20 rybami. To byłoby po prostu no coś mega, mega dla nas. I tak jest pięknie, także działamy. To jeszcze tutaj pewnie zużyjemy. I tyle, tak? Papu musi być podane. No. Aha, jeszcze jedną rzecz tylko wam powiem, że z tych dopalaczy, które używam, bo bazuję głównie na Invaderze, natomiast bardzo sobie cenię te dopalacze. One niestety bardzo dużo kosztują, bo to prawie 7 dych. Tego mamy raptem 115 ml. Tutaj akurat w tym mamy Spicy Squida, ale mam jeszcze, zaraz wam szybciutko pokażę, nie rozłączajmy się. Muszę wam powiedzieć, że to akurat sobie kupiłem na próbę, Passion Fruit. No zapach jest niesamowity, ale on się tak bardzo długo utrzymuje. Ja sobie tutaj zadipowałem na tym drewnianym murku przynęty i powiem wam szczerze, potem chodziłem tutaj, mijał jakiś czas, a ja cały czas to czułem. Wydawało mi się, że mam gdzieś na rękach, że mi to kapnęło. Natomiast okazuje się, że to naprawdę fajnie się wchłania i jest tak cudowny, owocowy zapach, że coś takiego sam z chęcią bym wytutał, ale się nie da. I mam jeszcze izotonika, to używam od dłuższego czasu, to jest taka, ja bym to nazwał, jeżeli mam porównać do czegoś, taka oranżatka w proszku. Bardzo fajnie to działa, oczywiście to jest w płynie, ale gdybym miał to porównać jakoś tutaj smakowo, też taki cytrusowy, fajny zapach, i tym bardzo często tutaj te przynęty nasze dipujemy. Nawet jak dajemy smrodka, to powiem wam szczerze, że gdzieś tam dla odmiany kapnę trochę słodkiego, bawimy się, sprawdzamy, co działa, tak? Teraz to już naprawdę wszystko. Siema. Mamy kolejną piękną rybę. Tym razem rysiek. Łowi ładnego lustrzenia. Zaraz go wam pokażemy. Ale piękny. Rewelacyjna ryba. Super, Piotras. Słuchajcie, mamy piątek po południe. Ostatnia nocka przed nami. Generalnie faktycznie efektywność nam bardzo mocno spadła na zasiadce, bo licząc od środy
od 21.30, gdzie złowiliśmy największego karpia, tego niespełna 20 kilo, a mamy piątek teraz, to dołowiliśmy tylko 3 ryby, bo mamy 16 sztuk. Łącznie od środy zaliczyliśmy 3 spinki, tak? Z czego 2 w boi, no więc nie liczę ich jako taką klasyczną spinę, tylko po prostu ta boja tam naprawdę cholernie przeszkadza. A dzisiaj ja miałem akurat koło godziny 13 branie i w trakcie holu no typowa spina. I tyle, mielibyśmy, jak policzyliśmy wszystko, 21 ryb. Mielibyśmy tą, nazwijmy to, dobrą pasę i średnią utrzymaną. Ale jest jak jest. Z prawej strony, bo Piotrek ma najwięcej brań na tym prawym skrajnym zestawie. Oła, ale mnie komar dziabnął. Patrząc od tej właśnie bojki, którą myślę, że widać między bojką a markerem. Markera pewnie nie będzie widać, no ale okej. Mniej więcej w tym rejonie, tam ma najwięcej brań. No i ta ryba faktycznie zauważyliśmy, że od środy, kiedy mamy brania, to te ryby wchodzą nam w te boje. I tak sobie właśnie dzisiaj rano kolejny raz popłynąłem tam, gdzie jest boja. Udało mi się cały zestaw odhaczyć, także tam naszych żadnych żyłek na szczęście nie ma. Po prostu w linę jest wbity hak. Udaje mi się go wtedy zlokalizować, wymacać i to wypinam. Ale zmierzam do tego, że jakby spływając tutaj i kurwując sobie trochę na tym pontonie na wodzie, że kolejną rybę straciliśmy. Zadawałem sobie pytanie, no dlaczego tak jest, dlaczego od pewnego momentu te ryby tam parkują, a nie idą ładnie na środek wody, tak jak nam się to udawało do tej pory. No i zdałem sobie sprawę, że my po prostu... Czekajcie, bo mi tu zniknąłem. Okej. Zdałem sobie sprawę z tego, że od środy właśnie wieczór, czy od czwartku rana, jak mamy branie na tym prawym zestawie, na Piotra zestawach, to generalnie stoimy na pomoście i holujemy rybę. A wcześniej wchodziliśmy do wody, dobre 2-3 metry i uważam, że tworzyliśmy zupełnie inny kąt na wodzie. Wędkę też trzymaliśmy pod kątem, a tutaj stoimy i holujemy w ten sposób. Mamy krótkie wędziska, więc to moim zdaniem w 90% jest przyczyną tego. No niemalże jestem na 100% pewien, że tak jest. Jeżeli teraz będzie miał Piotrek branie na prawy zestaw, to na pewno od razu wskakujemy do wody, holujemy tą rybę i zobaczymy, czy będzie poprawa, o tym Wam na pewno powiem. Zakładam, że to branie jeszcze wypracujemy na prawym zestawie, bo on najczęściej gra. I że to jest przyczyną, czyli trochę takie bym powiedział rozleniwienie, wszystko wychodzi, fajnie ryby dopisują i się wdarła, wydaje mi, u nas taka no, pewna niechlujność, do której się przyznaję. I okej, raz stracona ryba, dobra, no wszystko się może zdarzyć, każdy na zasiadce gdzieś tam spinę zalicza, ale nie, że te ryby regularnie zaczynają tam uciekać, więc wydaje mi się, że to po prostu błąd techniczny, że nie wchodzimy do wody i tyle, a robiliśmy to wcześniej, także zobaczymy. Dzisiaj patrzyłem na pogodę. Między 16 a 17 jakiś epizod taki deszczowy, ale potem właśnie 22 do 1 w nocy ma naprawdę mocno lać i ma przyjść burza, więc zobaczymy, czy coś się będzie działo w tym czasie, czy po. Natomiast podjąłem decyzję, że jutro bardzo wcześnie rano wstaję, także kolejne wejście, jeśli nie z rybą dzisiaj, to zrobię jutro, jak będę już tutaj na pomoście z kawką. Planuję wstać o 4.30 i dosłownie czaić, pilnować tych wędek tutaj, że jak jest tylko branie, pierwszy pik, od razu zacinka, a nie czas wybiegnięcia, obudzenia się, wybiegnięcia z namiotu, to zawsze jest tam jakieś z 10, myślę 15 sekund, a tutaj od razu tą rybę biorę, po prostu porywam ją do tańca i tyle. Także cały czas liczę, powiem Wam szczerze, że chciałbym, żeby ta zasiadka się zakończyła 20 rybami. Postaramy się jeszcze je tutaj wydubać. Nęcimy regularnie, codziennie, plus to, co jeszcze dochodzi w wódce. Także ten futer cały czas tam jest i tyle, więc uważam, że te ryby cały czas tam się kręcą i mam nadzieję, że to się uda zrobić. Dozo. Chciałbym Wam teraz przedstawić dwa rodzaje przyponów, które stosowaliśmy na zasiadce i o których też już wspominałem w materiale filmowym. Pierwszy z zestawów to i przyponów to kombi rig, a drugi to roni rig, nazywany też spinner rigiem. Generalnie jest to samo. Materiały, które używałem do budowy obydwu zestawów, głównie bazują na komponentach kordy. Jedynym odstępstwem akurat w przypadku kombi riga
To było użycie haku typu klaw od firmy Nash. I tak, jeżeli chodzi o sam przypon Kombi Rig, mamy tutaj główny odcinek wykonany z materiału Boom o średnicy 0,55. Korda proponuje dwie grubości tego materiału, to jest 0,55 i 0,65. Generalnie to jest nic innego moim zdaniem jak fluorokarbon, z tym, że on się troszeczkę barwą różni od typowego fluorokarbonu. Nie jest tak przeźroczysty, łapie taką jakby żółtawą barwę. Natomiast w momencie umieszczenia tego w wodzie zasada działania jest taka sama jak fluorokarbonu. Bardzo fajnie się to stapia z dnem. Jeżeli chodzi o ten końcowy odcinek tutaj przyponu, tutaj tworzymy nietypową pętelkę, tak jak się to generalnie robi w przyponach, tylko korda tutaj proponuje specjalne takie tulejki zaciskowe, które ułatwiają po prostu jakby wykonanie tego. To jest bardziej smukłe, nie mamy tutaj jakichś wtedy też takich grubych pętli, które wiadomo wychodzą przy wiązaniu grubego materiału i to jeszcze zwłaszcza sztywnego. Rurka antysplątaniowa, ten odcinek tutaj ma około 15-17 cm. Dalej mamy śrucinkę, która nam to jeszcze całość tutaj dociąża. No i cały clue jakby w przypadku Kombi Riga to jest połączenie sztywnego materiału z miękką plecionką. Ja tutaj zastosowałem akurat też materiał przyponowy bardzo miękki od Kordy, który się nazywa Loop. Ten odcinek ma tutaj około 2-2,5 cm. I on nam tworzy tutaj takie właśnie fajne, elastyczne ramię. Dalej mamy tutaj kickera tak zwanego, mikrokrętlik, stoperek też, żeby tutaj zatrzymywać właśnie ruch krętlika na haku. Hak akurat w tym przypadku, tak jak mówiłem, to jest klaw rozmiar 4. I tyle. Tak wygląda ten pierwszy zestaw. Naprawdę nic skomplikowanego. Myślę, że sporo osób właśnie tego typu przypony tak wyglądające stosuje lub bardzo podobne, tak? Także nam akurat ten przypon bardzo się sprawdził i też to, co jest tutaj na jako przynęta, to też nie jest przypadek. Ta kuleczka, ten bałwanek akurat naprawdę dał nam największą ilość brań i złowiliśmy też na niego największą rybę tej zasiadki. To jest akurat tutaj połączenie śmierdziela Monster Kraba ze słodkim smakiem Cezar, całość od Invadera. Jeżeli chodzi o drugi przypon, to jest Roni Rig, nazywany też Spinner Rigiem, to jest generalnie to samo. Zasada tworzenia jest taka sama, też tutaj odcinek około 15 cm. Mamy wykonaną małą pętelkę przy pomocy właśnie tych tulejek zaciskowych, kawałeczek rurki antysplątaniowej. Wiadomo, śrucina, która nam tutaj dociąża ten końcowy odcinek, gdzie mamy hak, żeby go dobrze wypozycjonować. Tutaj mamy też specjalny krętlik, który się stosuje właśnie do spinner rigów. Hak, który stosowałem, to był akurat Curveshank, rozmiar 4, mikrokrętlik i kuleczka 15. Pojedynczy popek, też akurat Monster Crab tutaj, śmierdziel. Tak wyglądały nasze dwa zestawy. Żadnej Ameryki tutaj nie odkryliśmy. One naprawdę bardzo fajnie funkcjonowały. Pilnowaliśmy tego, żeby haki były ostre, tak jak też w materiale o tym wspominałem. Oczywiście spinki zaliczyliśmy, natomiast te spinki jakby nie wynikały całkowicie z złej budowy zestawów, natomiast też wiedzieliśmy i oczywiście nie ustrzegliśmy się pewnych błędów na tej zasiadce, ale spinki były podyktowane, takie typowe spinki, gdzie holowaliśmy rybę i ona nam się w trakcie holu spięła, były podyktowane tym, że zaczęliśmy korzystać z ołowi, które były dostępne, a nie do końca odpowiadały nam gramaturą, tą, którą stosowaliśmy na początku, ponieważ troszkę tych ołowi tam straciliśmy. Za każdym razem one się praktycznie nam wypinały w trakcie holu, tych ryb trochę złowiliśmy, dlatego też potem zostały ołowie, które były po prostu dostępne. One gramaturą były lżejsze i dlatego też uważam, że to zapięcie ryby nie było tak skuteczne jak w przypadku stosowania wcześniej
tych cięższych ołowi, które miały gramaturę między 130 a 150 gram. W opisie filmu znajdziecie link do filmu Kordy, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak profesjonalnie stworzyć zestaw Roni Rig, inaczej Spinner Rig, a także Kombi Rig. Naprawdę? Naprawdę. Czyli twój nie jest życiówką jednak. No kur... Dobra, postaram się. Szybciutko go. Ujo. Już? No, podniesiesz go i będzie to samo. Może jest inteligentny, ale na pewno jest zły na sytuację, która go spotkała. Ale złoto. Złoto pustyni. Złoto pustyni, słuchajcie. Bardzo ładne, no. Postaraj się go tam. Trochę mu tam przysłoń ten pyszczek i oko. Chwilę pobryka. Ten może nie grzeszą. Te dwie ryby, co teraz akurat wam prezentujemy, może nie grzeszą wielkością, ale no, no nas każda ryba cieszy. Naprawdę tak do tego podchodzimy, że cieszymy się z tego, co dostajemy od natury. No szczególnie, że my chcemy dobić do tej... Tak, postawiliśmy sobie jakiś cel, no jest, to będzie już bardzo trudno osiągnąć. Zostały nam raptem 2 godziny, bo mamy 2 wędki tylko w wodzie, a 18 ryb na koncie, więc no śliczna, naprawdę śliczna. Brawo Piotrek, brawo. Dzień dobry kochani, sobota. Sobota, wczesne przedpołudnie. Kończymy naszą 5-dniową zasiadkę na Jeżynie razem z Piotrasem. I musimy wam powiedzieć, że no to było mega zasiadka. Ja myślę, że Piotr zaraz sam się wypowie. Złowiliśmy naprawdę sporą ilość karpi. Było sporo śmiechu, było sporo nerwów. Jakichś tam błędów, które też popełnialiśmy, ale które staraliśmy się na filmie wam omówić. Ale sam czas, który tutaj spędziliśmy, czas nad wodą. Tak jest. I karpie, które naprawdę z nami współpracowało, bardzo zależało mi na tym, żeby
Piotr się nałowił i naprawdę tak wyszło. Nie zakładałem, że tak będzie. Kończymy z wynikiem 18 sztuk, 6 spinek do tego, 3 w bojce, czyli takie, no, nazwijmy to pseudospiny, bo to trochę no, nie z naszej winy, ale mniejsza o to, 3 spinki typowo w trakcie holu, więc mielibyśmy tych ryb znacznie więcej. Największa ryba 19700. Na szczęście Maja. Piotras, była życiowa, było widać na materiale. Bardzo się cieszę. Dwa zdania od Ciebie. Dobra, dziękuję. No, dokładnie. Nie, powiedz, co Ty sądzisz naprawdę, bo ja no, tylko gadam. Nie, no ja też jestem bardzo zadowolony ogólnie. Ta życiówka naprawdę podniosła te morale. Co prawda ta seria spinek trochę je obniżyła, nie? Ale złowiliśmy dwie ryby dzisiaj nad ranem i naprawdę tak jest. Fajne zakończenie, więc pozytywnie. Co? Widzimy się następnym razem. Gdzie chcesz jechać ze mną? Na dobro, bo chcesz znowu... No, będzie trzeba się odkuć, nie? Bo byliśmy na dobrze jeszcze 2 tygodnie wcześniej. 3 doby i niestety zjechaliśmy bez pika, także też trochę Piotr jechał tutaj z takim nastawieniem, dobra, co będzie, a mówiłem, że będzie chyba łatwiej na jeżenie o rybę, zwłaszcza o tej porze, ale nie wiedzieliśmy, że będzie tak fajnie, ale no teraz mówi, że generalnie jak będzie gdzieś tam czas pozwoli, bo wraca do roboty, czyli do piłki nożnej, jak czas pozwoli, to pojedziemy sobie na dobrą, może na weekend, jak będzie w domu i tyle, nie? No i będzie trzeba pobić teraz nową życiówkę, nie? Tak jest. Dzięki. I dozo. Tak. Aha, pozdrawiamy serdecznie wuja Ryśka. Rafał! W domu siedzi. Buziaczki! Kochamy cię, pa!